w piątek okresu wielkanocnego staję do modlitwy różańcowej. Jak każdego dnia chcę rozważać dziesiątek różańca, chcę sięgać do tajemnic różańcowych, by przypomnieć sobie miłość Pana, jaka dotyka każdego z nas. Razem z Maryją idę na dróżki kalwaryjskie, by przypomnieć sobie tajemnicę Paschy Chrystusa, by uświadomić sobie, że wszystko kończy się zmartwychwstaniem Pana. Wszystko staje się radością i pokojem, który przenika do głębi mojego serca. Biorę różaniec do ręki i uświadamiam sobie, jak bardzo potrzebuję tych tajemnic Jezusa, noszenia ich w swoim sercu, noszenia Ewangelii rozpisanej na tajemnice różańcowe, by razem z Nim przebywać, tak jak Ty, Maryjo, byłaś z Jezusem, cały czas ciesząc się Jego bliskością i służąc Mu swoją bliskością. Dziś, rozważając tajemnice różańcowe, w świetle zmartwychwstania Jezusa, w świetle Jego bliskości z nami, tajemnic dróżek kalwaryjskich, tak bardzo przenikających nas do głębi w każdy piątek, pragnę ucieszyć się, że Pan przez swoją Paschę pokazuje mi drogę do nieba. Maryjo, wspomagaj mnie na drodze modlitwy różańcowej. Pomagaj mi nieść nią pokój dla moich braci przez codzienny szept modlitwy w ich intencji.